5 listopada 2021, 16. kolejka E-Winner drugiej ligi z Nicz Pruszków podejmuje Hutnika Kraków, Maciej Szcześniewski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót tego spotkania. Składy obydwu zespołów. Trener Mariusz Misiura wystawił następującą jedenastkę. 1 Jurczak, 3 Stawikowski, 4 Bochenek, 5 Lewczuk, 17 Kosakiewicz, 18 Baran, 6 Pomorski, 10 Machalski, 22 Barnowski, 9 Gabrych i 21 Szuma Nagamatsu. Trener Krzysztof Lipecki posłał do boju numer 1 Frasik, 2 Jaklik, 4 Kędziora, 23 Stawarczyk, 45 Ojo Kowalski, 7 Świątek, 10 Hafes, 11 Zawadzki, 13 Zmorzyński, 25 Kielisz i 38 Wilczyński. 9 punktów dzieliło przed tym spotkaniem oba zespoły. Nie trudno sobie było przekalkulować, że jeżeli Znicz Pruszków wygra to spotkanie, no to zepchnie, można powiedzieć, Hutnika w trzecioligową otchłań. Jeżeli Hutnik to spotkanie by wygrał w Pruszkowie, no to doskoczyłby do żółto-czerwonych z Pruszkowa na coraz bardziej realną liczbę punktów do odrobienia, bowiem wtedy ta strata wynosiłaby już tylko oczek 6. Tutaj początek tego meczu aktywny był w pierwszych minutach przede wszystkim Mariusz Gabrych w zespole Znicza. Ta jego próba o kilka dobrych metrów minęła jednak bramkę broniącego w tym meczu bramki Hutnika Bartłomieja Frasika. Tutaj kolejna próba Gabrycha, no ale to było bardzo optymistyczne. Z takiego kąta ciężko byłoby zmieścić tą piłkę w siatce Hutnika. 10. minuta. Tutaj Świątek uruchomiony, dość niepewna interwencja Jurczaka. Stawił tylko rękę, dwumetrowy olbrzym w bramce Znicza Pruszków. No i gdzieś tam ta piłka przeleciała przez całą szerokość pola karnego. Był to bardzo taki mecz fizyczny, dużo przebitek, dużo walki wręcz. Świetnie oczywiście w takich warunkach odnajdywał się Wilczyński. Popędził na bramkę Znicza, no ale nie udało się tutaj oddać strzału napastnikowi wypożyczonemu z Arki Gdynia. Próbowała też drużyna gospodarzy, tutaj Barnowski z dość dużej odległości próbował, ale ten strzał był już zdecydowanie bliższy celu, aniżeli te poprzednie próby Gabrycha. Stałe fragmenty gry, no to były takie momenty, podczas których można było gdzieś tam liczyć na zagrożenie pod jedną czy też pod drugą bramką, bo no, nie ma się co tutaj czarować z gry, niewiele zdziałali i jedni, i drudzy. Przed chwilą Frasik przytomnie się zachował, wypiąstkował taką świecę posłaną w górę przez jednego z zawodników gospodarzy. No i udało się uniknąć utraty gola Hutnikowi. Tutaj po raz kolejny Wilczyński. 33. minuta. No i zewnętrzną częścią stopy Wilczyński oddaje celny strzał, ale radzi sobie z tym Jan Jurczak. Tutaj 39. minuta, no i w taki dość szczęśliwy sposób po stałym fragmencie gry piłka trafia w poprzeczkę bramki Frasika. Kolejny rzut rożny, no ale tutaj też Znicz nic z tego groźnego pod bramką Hutnika nie zdziałał. 50. minuta. Mieliśmy nadzieję, że w drugiej połowie to spotkanie się rozkręci, że więcej będziemy mieli w ten piątkowy wieczór jakości w Pruszkowie. Znicz rozpoczął drugą połowę od ataków, próbował dośrodkowywać między innymi znany z występów w Legii Warszawa czy też francuskim Bordeaux Igor Lewczuk. Tutaj Hafes powinien lepiej głową uderzyć w kierunku bramki. 56. minuta. Gabrych bardzo przytomnie uruchomił tutaj partnera, no ale sędzia liniowy, sędzia asystent dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. No bardzo ciężko z tej naszej perspektywy, z perspektywy naszej kamery ocenić tą sytuację. Można jednak odnieść takie wrażenie, że zawodnik Znicza był delikatnie wychylony za Piotra Stawarczyka. Tutaj próbował, rozochocony tym ostatnim trafieniem z meczu z Wisłą Puławy, Patryk Kielisz. Tam bardzo dobrze uderzył, skapitulował bramkarz Wisły Puławy. Tutaj Jan Jurczak nie dał się zaskoczyć. Tutaj kolejna sytuacja Hutnika. Bardzo blisko był Piotr Stawarczyk, no ale też blisko niego
trzeba powiedzieć, był bramkarz. Ciężko tam było zmieścić tą piłkę. Tak jak mówiłem, Jan Jurczak, bardzo dobre warunki fizyczne, zasłonił w tamtej sytuacji większość bramki, no i Stawarczyk nie dał rady go pokonać. Aczkolwiek trzeba przyznać, że w tych kilku minutach, które mieliśmy przed chwilą przed oczyma, Hutnik prezentował się nieco lepiej. Tutaj fatalny ten dribbling Kitlińskiego, też zdenerwował się Hafez, który popracował wcześniej w pressingu. No to też była taka sytuacja, po której Hutnik mógł zrobić tutaj pod bramką jakieś zamieszanie. Tymczasem nie najlepsza ta interwencja, nie najlepsze zachowanie Jaklika przy linii bocznej. Skończyło się bardzo groźną sytuacją dla Znicza. O kilkanaście centymetrów ta piłka przeleciała obok lewego słupka bramki Frasika. 83. minuta. Ojo Kowalski. Niezły ten przerzut reprezentanta Polski. Zgranie piłki. No i Krzysztof Świątek nie dał rady pokonać Jurczaka. Jeszcze tutaj taka próba w ekwilibrystyczny sposób umieszczenia piłki w siatce, której próbował Zawadzki. No tutaj Krzysztof Świątek starał się w takim stylu karate pokonać Jurczaka. Tymczasem no wydaje się, że lepiej byłoby, gdyby kapitan Hutnika starał się uderzyć dołem. No wiadomo, łatwo się mówi z perspektywy ekranu. Tak czy inaczej, to Hutnik miał piłkę meczową na nodze Krzysztofa Świątka. Wydaje się, że był to mecz tak zwany jednej bramki, a więc kto tutaj strzeliłby gola, z dużym prawdopodobieństwem można by było stwierdzić, że zainkasuje 3 punkty. Ostatnie słowo mogło też należeć do Znicza, ale ten strzał głową był bardzo, bardzo daleki od celu. W końcówce Hutnik sprawiał wrażenie, jakby ten jeden punkt był tym, czym Hutnicy nie wzgardzą tak naprawdę. To raczej Znicz był stroną bardziej naciskającą na drużynę gości. No ale ostatecznie sędzia zakończył to spotkanie. Bramek w Pruszkowie, piątkowy wieczór nie widzieliśmy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Maciej Szcześniewski.